wykładach poprzednich omawialiśmy zachowanie ciała stałego, zakładając, że ono zachowuje się w ten sposób, że odległości między punktami się nie zmieniają, a więc zakładaliśmy, że jest to tak zwana bryła sztywna. Natomiast w rzeczywistości zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście wtedy, kiedy na jakieś ciało działa siła zewnętrzna, to jeśli jest to ciało stałe, ono musi ulegać deformacji. I tematem tego odcinka będzie właściwość, która się nazywa sprężystością ciał i jest właśnie związana z reakcją na siłę zewnętrzną przykładaną do ciała stałego. A więc w związku z tym, że pod wpływem działającej siły następuje odkształcenie, wprowadza się następujące pojęcia. Pojawia się pojęcie naprężenia. Naprężenie jest proporcjonalne do działającej siły oraz pojęcie odkształcenia, które jest miarą deformacji po przyłożeniu tej zewnętrznej siły. Okazuje się, że jeżeli naprężenia są niewielkie, to między naprężeniem i odkształceniem jest prosta proporcja i w związku z tym wprowadza się pewien współczynnik, który charakteryzuje właśnie tę prostą zależność. On się nazywa modułem sprężystości. Moduł sprężystości jest zdefiniowany w ten sposób, że to jest stosunek naprężenia do odkształcenia, a więc im większe naprężenie, tym większe odkształcenie. Ten współczynnik proporcjonalności zależy od tego, z jakiego rodzaju naprężeniem mamy do czynienia i z jaką deformacją w konsekwencji. I wprowadza się trzy podstawowe takie moduły sprężystości. Pierwszy to jest moduł Yanga, który jest miarą oporu ciała na zmianę jego długości. Drugi to jest moduł sprężystości poprzecznej albo moduł Kirchhoffa, który jest miarą oporu ciała stałego na przyłożoną siłę styczną do powierzchni ciała oraz kolejny moduł, nazywa się modułem ściśliwości, jest miarą oporu ciała na zmianę jego objętości. Wyobraźmy sobie, że mamy pręt, który ma pewną długość początkową L. Wprowadzamy układ współrzędnych i teraz załóżmy, że rozciągamy pręt, czyli przykładamy siły wzdłuż osi Z w kierunku plus osi Z i w kierunku minus osi Z, siłę F i siłę minus F. I na skutek tego naprężenia pojawia się odkształcenie, czyli zmiana długości pręta o delta L. Otóż okazuje się, że dla małych wydłużeń, wtedy kiedy spełnione jest prawo Hooka, możemy zapisać, że stosunek siły do przekroju poprzecznego pręta jest równy stałej E, która jest właśnie modułem Yanga, razy względne wydłużenie delta L przez L. Ten stosunek siły do przekroju poprzecznego nazywa się naprężeniem, oznaczany jest literką sigma i po prawej stronie równania mamy moduł Yanga razy wydłużenie względne oznaczane przez epsilon i to jest nasza deformacja. Tak się dzieje wtedy, kiedy przykładamy siłę, która powoduje rozciąganie pręta, ale jeśli będzie to sytuacja taka, że będziemy ściskać ten pręt również jednoosiowo, tak jak na tym rysunku. Siła F działa od góry i od dołu, ściskając ten pręt, to wówczas nastąpi kontrakcja, czyli zmniejszenie długości pręta, ale dalej będzie podobne równanie opisujące zależność między deformacją a naprężeniem. Otóż zgodnie z przyjętym układem współrzędnych to będzie minus F przez A równa się minus E razy ta kontrakcja względna. Ten minus oczywiście możemy pominąć, przepraszam bardzo. Należy zwrócić uwagę, że dla tego samego materiału moduł Yanga dla właśnie ściskania i dla rozciągania ma różne wartości. Kolejne odkształcenie to jest odkształcenie ścinające, wtedy kiedy siłę przykładamy stycznie do powierzchni, tak jak na tym rysunku, czyli wyjściowo ten walec jest tak jak na rysunku, za chwilę przykładamy siłę styczną od dołu i od góry, styczną do powierzchni i następuje deformacja. Miarą tej deformacji jest tangens kąta,
który jest zaznaczony na rysunku. Jest to kąt alfa. I tangens tego kąta, jeśli deformacja nie jest duża, jest równy w przybliżeniu samemu kątowi, czyli tangens kąta to jest delta L przez H, a więc naprężenie w tym przypadku to jest siła działająca na jednostkę powierzchni i to jest równe G razy delta L przez H i współczynnikiem proporcjonalności między odkształceniem i naprężeniem jest w tym przypadku moduł sprężystości poprzecznej. Dla małych kątów właśnie możemy założyć, że tangens alfa jest równy kątowi, a więc sigma jest równe g razy alfa. Należy zwrócić uwagę w tym miejscu, że jeśli mamy ciecz, która jest w spoczynku, to ona nie wykazuje odkształcenia ścinającego. I druga ważna informacja w odniesieniu do cieczy, że jeśli w poruszającej się cieczy pojawia się odkształcenie, które jest zależne od jej prędkości, to znaczy, że mamy do czynienia z cieczą, z tak zwaną cieczą lepką. Ostatni właśnie rodzaj deformacji i naprężenia, o którym chciałam wspomnieć, to jest ciśnienie hydrostatyczne, które jest wykorzystywane w różnych eksperymentach. Jak wiemy, jeśli weźmiemy element cieczy, to zgodnie z prawem Pascala na każdy wybrany element cieczy z wszystkich stron działa taka sama siła, prostopadła w każdym miejscu do ścianek tej elementarnej wybranej cieczy. Wybranego elementu cieczy. I wyobraźmy sobie teraz, że mamy pewne naczynie i że w tym naczyniu znajduje się pewne ciało. W naczyniu znajduje się również ciecz. To na ciało ze strony tej cieczy, na każdą ściankę będzie działała, zgodnie z prawem Pascala, siła, która będzie ściskała to ciało równomiernie we wszystkich kierunkach, czyli będzie to tak zwane ciśnienie hydrostatyczne. Jak wtedy definiuje się właśnie moduł sprężystości? Otóż wtedy, jeśli zakładamy, że ze strony cieczy na to ciało działa pewna siła, to działa również ze strony cieczy działa właśnie, znaczy wprowadzamy pojęcie pewnego ciśnienia, więc to ciśnienie, które działa ze strony cieczy, jest równe sile działającej na powierzchnię delta F dzielone przez A. Z drugiej strony, jeśli właśnie prawo Hooka jest spełnione, to można pokazać, że ta zmiana ciśnienia jest proporcjonalna do względnej zmiany objętości. Współczynnikiem proporcjonalności jest tak zwany moduł ściśliwości, czyli zmiana ciśnienia w cieczy jest proporcjonalna do względnej zmiany objętości. Współczynnikiem proporcjonalności jest właśnie moduł ściśliwości. Na zakończenie w tabeli przedstawiłam różne wielkości, różne parametry tych modułów sprężystości dla różnych materiałów. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie moduły sprężystości są rzędu między 10 do 10, a 10 do 11 N na metr kwadrat, a więc są to bardzo duże liczby. No i należy zwrócić uwagę, że szkło ma znacznie mniejsze te moduły sprężystości ze względu na wszystkie rodzaje naprężeń. Natomiast woda nie posiada modułu Younga i modułu sprężystości poprzecznej, bo jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, dla wody te zjawiska deformacji nie występują. Natomiast oczywiście występuje moduł ściśliwości. Ten moduł ściśliwości jest dużo mniejszy aniżeli moduł ściśliwości dla pozostałych ciał stałych. Tyle jeśli chodzi o sprężystość, chciałam dzisiaj przedstawić w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę.